wieczór Państwu, dobry wieczór wszystkim. Jest nam niezmiernie miło, że wiele osób tu przybyło. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy zaśpiewać i pokazać jasełka, które przygotowaliśmy razem z rodzicami, dzieci ze szkoły parafialnej, z lektorami, razem z moimi przyjaciółmi z zespołu. Po 15 latach przerwy, także jesteśmy po prostu wzruszeni, troszkę przepraszam. I żeby nie przedłużać, chcę tylko powiedzieć, że zapraszamy wszystkich do wspólnego kolędowania przede wszystkim, do wspólnego śpiewu kolęd. Niech ten wieczór będzie dla Was takim przedsionkiem nieba. Ten cytat, który tutaj jest piękny i myślę, że dzisiaj, tego wieczoru właśnie, Pan Jezus zobaczy, ile ludzi przyszło do Niego, żeby Go przywitać i zakolędować razem z Nim. Cóż jeszcze? Chciałbym prosić, żeby na kolędach, które znacie, bo większość będziecie znać, na pastorałkach, które znacie, żeby się włączać, śpiewać z nami. A już teraz zapraszam wszystkie dzieci, które przygotowywały się i dzisiaj przed Państwem wystąpią z Hola Parafialna Rzeszowica w kształcie niewierciarzy. I ustawiamy się. Thank you.
ziarna czyjeś nadejście. Strumyk wstrzymuje oddech, wiatr przycicha, nie dotyka jodem, pstrąg przystaje pod lodem i nie widzieć czemu zadumany osioł, wół, uszami strzygą nad sianem. Sarna, lis zastygają na pagórkach, nie pojmując, opatrując ze zdumieniem, że już raz bije od Betlejem. Zaśpiewamy teraz pastoralkę, którą napisaliśmy kilkanaście lat temu i dzisiaj chcemy zaprezentować, bo już dawno jej nie śpiewaliśmy. Narodziłeś się przed laty w Betlejem, pośród zwierząt w zimnej stajence i przyniosłeś światu nadzieję i przyniosłeś światu szczęście. Miłości tak mało, tej jedynej, prawdziwej niej. Niech się znów stanie to, co się stało, z Bożej mocy tej nocy świętej. Przyjdź do żłóbka każdego człowieka. Thank you.
wyciągnął do wszystkich ręce Jezus małe żółweczko. Śpi Betlejem zatłoczone, w dali łąki położone, stado owiec na wypasie, najedzone, wkrótce zaśnie. Pasterzy stad swych strzegą, o boskich planach nie wiedzą. Przy ognisku się położyli, chcą odpocząć w nocnej chwili. Raduj się o ludzkim planie, przyszedł Jezus już na ziemię. Dziecka zjawi się o sobie, na znajszopce on Bóg człowiek. Więc czym prędzej pospieszajcie, chwałę swemu Bogu dajcie. Złóżcie pokłon tej dziedzinie, a nagroda was nie minie. Hej pasterze, hej stawajcie, do Betlejem pospieszajcie. Idźcie pokłon Panu złożyć, zszedł na ziemię już Syn Boży. Chyba Boże oni może, lub nie żyli? Nie, Syn Boży chrapią, to Bóg dla nich leży w żółwie, a oni tu chrapią sobie. Lecia ich zaraz rozbudza. Stawaj, pasterze! Co jest? Wróg? Śpiew? Zwierzę? Nawet wyspać się dadzą. Ale dobrze wam poradzę. Toż to jakieś zjawy przecie. Boże drogi, czego chcecie? Wysłał do was nas Bóg z nieba, bo nowinę wiedzieć trzeba. Niedaleko w Betlejem Mesjasz nam przyszedł na ziemię. Mesjasz przyszedł na ludzkości. Chwała Bogu w wysokości. Tyle żeśmy czekali, wciąż tęsknili, wyglądali. O radosna domina, nie znajdziemy Boga Syna. W jakim zamku czy pałacu Bóg na ziemię stąpić raczył. O nie, mili pastuszkowie, Pan ubogi leży w żłobie, bo do wszystkich przyszedł ludzi, nie do krzywów, lecz by służyć. Staje ręce, Betlejem, dwóch żółweczku ci włożymy. Z Panna jest rodzone dziecię i ciebie tam poprzedzę. Kto tu ma coś najlepszego, niechaj weźmie, a do tego niech swym sercem Bóg złoży to najważniejsze dar Boże. Już idziemy, już spieszymy, do Betlejem pospieszymy. Thank you.
świat zmienił się w ciszę. Już Maryja wstające dzieciątko do snu kołysze. Józef obok czuwa z radosnym uśmiechem. Zwierzątka Jezuska grzeją swym oddechem. Maryja cicho swemu dziecku szepce. Czemu mi mój skarbie zasnąć ciągle nie chcesz? Czemu w dal spoglądasz? Kogo ci potrzeba? Zaśnij ziemi, zaśnij moje słowo z nieba. Nagle w środku nocy słychać głosy z dali. Co się tam dziać może? Może coś się pali? Wyszedł ze stajenki Józef, dal spogląda. Jakieś ludzi widzi, ktoś tutaj nadciąga. A teraz zaśpiewam piękną kolędę. Rodajże je zrobią razem z naszymi najmłodszymi.
czysta jak Józef, tak spogląda. Jakiś ludzi widzi, ktoś tutaj nadciąga. Idzie tu na Maryjo, jakaś karawana. Bo inni ludzie, znać to, rzecz to niezwykłana. Ale myślę o Maryjo, że to są królowie. Bo po co korona mieli w głowie? W moim kraju, hen daleko, słyszałem o tobie. Witam ciebie, królu dziecię, położone żłobie. Gwiazda jasna mnie do ciebie prosto prowadziła, złotą darze ci przyniosłem dziecineczko miła. Ja przyniosłem ci kadzidło, ładne i pachnące, by cię uczyć Boże dziecię na sianku leżące. A ode mnie wonna mira, dla ciebie zebrana, bo z wielkiego nieba stąpił, aby cierpieć za nas. Niech wam Bóg zapłaci goście nasi mili, żeście dziś Jezusa tak pięknie uczcili. Po tych waszych darach i po waszym trudzie widzę, że zaznaczą pożyteczni ludzie. Niech was błogosławi Bóg, przedmówicie całe rośnięcie, rodzicowie na Bogu chwałą. A dzisiaj mamy ofiarowanie pańskie trzech króli, więc zaśpiewajmy mędrcy świata, monarchowie wszyscy w kościele, myślę, że się włączymy. Oh.
wroga, wszędzie zdrajcy, służba droga. Każdy pragnie abdykacji, wszyscy chcą tej, tam, demokracji. Brawo, mój Herodzie, silne rządy są dziś w modzie. Boże, diabeł! Po co wzywasz tu imienia niebieskiego? Jestem twoim przyjacielem, dogadamy się, kolego. O czym będziemy rozmawiali? Idź precz, niech cię piekło spali. Nie chcesz mówić, niech władzę biorą młodzie. Czekaj. To był żart, mój panie czarcie. Siadaj, proszę. Powiem więc bez lania wody, jest na świecie już król młody. W mym królestwie nowa władza? Panie szatan, pan przesadza. Mam w tym miasteczku agentów. Wciąż przynoszą mi nowiny. Nie ma groźnej tam dzieciny. Przestań ty mnie denerwować, kim ja muszę tu pracować. Więc naprawdę jest król nowy? Zamach stanu! Brać pieniądze i uciec! Siadaj, spokój. Słuchaj, królu, to dopiero dziecię. Możesz je tu zaraz zgładzić. Słusznie mówisz. Zabić jedno? Czy tysiące? Każę zabić wszystkie. Dobrze mówisz, mój królu. Sprawisz ludziom wiele bólu. Tak pomysły was tyranów gorsze są niż nas szatanów. A więc rób tak, spraw się dzielnie, a zarobisz na patelni. Do mnie, mój hetmanie! Jaki rozkaz, jaśnie panie? Bierz żołnierzy, niech się stanie. Do Betlejem, mój hetmanie, i tam wszystkie bez różnicy zabij dzieci w okolicy. Co mam zrobić? Żart to jakiś? Hetmanie! Jasno rozkaz dany ma być zaraz wykonany.
Ilu bitwa zwyciężył, ile razy ranny był, życie gotów oddać był. No a teraz tu zda dziecko, jedzie zabić małe dziecko. Co on zrobić ma, dobry Boże? Po co on takich chwil dożył? Nigdy on się nie odważy. Czyż musiałem, jednak dziecię chciałem porwać gdzieś i schować, przed Herodem uratować. Jeśli tak, to zostań z nami, bądź nam bratem kochanym. Zacznij Jezusowi służyć, zostań z nami jak najdłużej. Jedną służbą zbawić siebie, zmarzyć grzechy będziesz w niebie. Więc od dziś chcę służyć Jemu. Tak więc Jezus ocalony, a na zajutrz obie strony do Egiptu się udali. Wszyscy zdrowi, wszyscy cali. Egipt gościć będzie Boga, ale szybko mnie trwoga. I powrócą do Wesela, wróci Pan do Izraela. Thank you.
nastarcza. Wszystko będzie jasne i światła jakby więcej w nas. Pierwsza gwiazda pójdźmy do spotkania wszystkich nas. O, przychodzić chciał do domu, a o winę życie się stać. Jeszcze więcej takich radosnych koncertów, tylko z okazji,
tylko karmi, ale myślę, że będziemy nad tym pracować, żeby te talenty, które mamy w parafii i zarówno właśnie skrzypaczki, tak, wykorzystać, docenić i też, żeby mogły dla parafii coś tutaj pokazać. No, żebyśmy się starali też normalnie żyć, mimo wszystkich ograniczeń, które nas dotykają w tym życiu codziennym i wszystkich trudności, których doświadczamy na co dzień, no musimy jakoś normalnie starać się żyć i też się uśmiechać i się radować. Serdecznie jeszcze raz wszystkim zapłać i wykonawcom i tym, którzy chcieli przyjść na ten śpiew. Na początku, bo tak naprawdę no, w tych czasach, w których teraz żyjemy, sami wiecie, że z dnia na dzień nie wiadomo, co się wydarzy i my też jak zaczynaliśmy pracę nad tym, to był początek listopada i nie wiedzieliśmy, co będzie. Dwa miesiące czasu, więc po prostu nie wiedzieliśmy, czy będziemy mogli dla was to zaśpiewać tutaj, czy trzeba będzie to nagrać na przykład gdzieś tam i publikować. Dlatego jesteśmy tak szczęśliwi, że przyszliście, że tyle was jest. Brawa dla was! A ze swojej strony chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim dzieciom ze swoim. Słuchajcie, proszę gorąco dla was. Już wam to powiedziałem, ale chcę teraz powiedzieć przy wszystkich, żeby wszyscy to usłyszeli. Jestem z was po prostu bardzo mega dumny. Bardzo za tą pracę, którą wykonaliście. Jeszcze raz brawa. Szanowni Państwo, chciałem serdecznie podziękować wszystkim rodzicom tych dzieciaczków, bo naprawdę te dwa miesiące naszej pracy, tak jak siostro już to żartował, oczywiście te ostatnie dni to były jakieś tam już przygotowania bliższe, jak się to mówi, ale wszystkie te próby, które rozpoczynaliśmy gdzieś tam najpierw czytane i tak dalej, potem śpiewane, to był ogrom pracy i dzięki rodzicom się stało tak naprawdę, bo bardzo podjęli ten temat bardzo chętnie. Gdyby nie rodzice, gdyby nie Państwo, po prostu to pewnie by się to nie udało. Dlatego dziękuję bardzo za każdą próbę, za to, że dzieci naprawdę chodziły tak rzetelnie i że mogliśmy właśnie takie coś stworzyć. Dziękuję bardzo i brawa dla rodziców. Na końcu, słuchajcie, chciałem bardzo serdecznie podziękować, ale nie dlatego na końcu, że no, to jest ważne, bardzo ważne, ale właśnie zostawiłem sobie na koniec te podziękowania dla moich tutaj przyjaciół, bo część z Państwa nas kojarzy, prawda, sprzed lat, byliśmy troszkę młodsi, dokładnie 13 lat temu, a taki koncert, który graliśmy gdzieś pewnie 15 lat temu, tak mi się wydaje, jeszcze za poprzedniego księdza proboszcza Stanisława Wdowiaka. I tak zleciał ten czas, że postanowiliśmy, zarzuciliśmy taki temat, że może by coś zrobić z tym, że tak długo ten czas mija, nasze dzieci już rosną i nic się nie dzieje, więc dziękuję wam serdecznie, dziękuję Sławkowi, mojemu bratu, księcu, który też się zaangażował i przywiózł tutaj dziewczynę z Niedomic, dzięki serdecznie dla Julii, dla Laury, dla Olgi też, brawa na nich. Przed lat, z którymi śpiewaliśmy, dzisiaj mogliśmy znowu zaśpiewać i zagrać dla Justynki, dla Sławka, dla Zbycha, dla Krzysia. Nie mogli wszyscy być z nami z różnych powodów, jak wiecie, takie są czasy dzisiaj. Ale dziękuję też Tadziowi. Brawa gorąco dla niego, który zgodził się z nami zagrać na następstwie. Wszystkim za wszystko dziękuję. Myślę, że to był jakiś piękny wieczór. Dla nas naprawdę był piękny. Mam nadzieję, że dla was też. A teraz obiecana bisowa walenta, czyli Jezusa Narodzonego. Marta, przygotuj się właśnie na wieczorem. Zaczynasz do mikrofonu. Thank you.
też dziękujemy, a powinienem na pierwszym miejscu to powiedzieć, za to, że w ogóle tak się złożyło, że jesteśmy wszyscy dzisiaj zdrowi i mogliśmy wystąpić w ogóle, to jest po pierwsze. A po drugie, słuchajcie, chcę podziękować się za proboszczowi. Boże, zapomniałam. Proszę o brawa za księdza proboszcza, bo się zgodził w ogóle. Przepraszam, na końcu, ale mamy tego spostawienia. Zasadzimy to pierwszy. Właśnie. I przy tej okazji serdeczne podziękowania dla księży, którzy się nami opiekują, którzy nam pomagają. Księdza Krzysztofa, który jest opiekunem naszej smoli. Gorące brawa. Który też bardzo nam pomagał, kiedy też ćwiczyliśmy w salce, nawet do tego stopnia, że pomagał rozpalać w piecu, także słuchajcie, gorące brawa.